Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony też 152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. Moi drodzy, mogę brzmieć troszeczkę słabo, ponieważ ostatnio byłam chora i jeszcze troszeczkę mam zatkany nos, więc ogólnie pewnie brzmię tragicznie, ale cóż, odcinek trzeba już nagrać, już nie miałam odcinków na zapas. Poprzednie były jeszcze w miarę normalnym świecie, że tak to powiem. Niewdzięczna robota, zaznaczyłam sobie to i co ciekawe, pokazuje mi... Czemu drab jest tutaj? Nie mam zielonego pojęcia, ale no dobrze. On jest oczywiście tam przy tunelu, tylko że ja chyba nie wejdę sobie tak, jakbym chciała. Ej, dlaczego drab jest tutaj? Mi się wydawało, że drab powinien być u nas w obozie. Dobra, musimy trochę zregenerować sobie jetpack. W ogóle taka ciekawostka wam powiem. Po zakończeniu ogólnie gry, więc można powiedzieć wątku fabularnego w Elexie 2, mamy możliwość używania jetpacka bez zużywania się nam paliwa. Fajna sprawa. Dlaczego drab jest tutaj? Chłopie, chodź ze mną. Nie, masz już do... Założę się, że wieje tam przyjemny wiaterek. Fox, wiesz co? Nie potrzebuję cię już. Ja wolę draba wziąć ze sobą. Chodź ze mną. Strasznie dziwna sprawa. Wydawało mi się, że mamy dla niego zadanie. A chyba jednak mi się to tylko wydawało. Dobra, zróbmy coś, co mamy tutaj. Błąd systemu. W sumie to moglibyśmy wykonać. Potrzebujemy się dostać do Kalana w zamku. Kalan oczywiście jest postacią, która pojawiła się tylko nielicznym w Elexie 1. My chyba odkryliśmy Kalana prawdziwego. A mówiąc nielicznym, chodzi o to, że było to dosyć ukryte zadanie poboczne, które nie objawiało się właśnie każdym graczom. Tutaj widzę, że twórcy zrobili to kanonicznie, że Jax dowiaduje się, kim jest Kalan. Kalan jest oczywiście bóstwem kleryków, ale dowiadujemy się w Elexie 1, że Kalan jest tak naprawdę chyba rakietą, czy coś w tym stylu. I to jest... Z banitami? Ta. Dlaczego pytasz? Z ciekawości. Pomyślałem, że skoro razem walczymy... Nie jesteśmy tu po to, by gadać. Kapujesz? No dobra. Także Kalan był chyba rakietą. Ja widzę, że potrzebuję porozmawiać z Reinholdem chyba. Okaż mi szacunek. Nie? Naprawdę? Kalan jest teraz tu? Brak upoważnienia. Odmowa dostępu. Ej, co? Mogę dostać upoważnienie? Ej, no lol. Nie. Okej, nie zrobimy sobie w takim razie zadania z błędem systemu. Bo po co? Symbole Starego Świata. To może być dosyć trudne. Ja widzę, że nie mam za bardzo zadań. Ewentualnie moglibyśmy spróbować sobie iść na arenę. Ale nie wiem, co mi to zbytnio da. W ogóle, czy ja mam tutaj... Mam ignorowanie bólu i te sprawy. Dobra, nie mam za bardzo chyba czym się leczyć, tak to prawda, nie mam. Dobra, cudownie. Okej, no spróbujemy sobie wykonać może to zadanie w grocie. Z tego co kojarzę, mamy jeszcze przed sobą trzy pojedynki. Teraz prawdopodobnie będziemy się mierzyć z... Nie wiem, z czym... To się jeszcze okaże. Dobra, spróbujemy iść na arenę u Attilii. Nie wiem, czy to jest mądry pomysł, szczególnie, że ja nie mam teraz eliksirów. Ciekawe, czy w tamtych czasach tak samo mierzyli sobie czaszki. Nie wiem, będziesz musiał poczekać. W ogóle, co mi to daje? To możemy sobie zażyć, myślę. W ogóle ja mam coś fajniejszego? Mam tutaj na przykład modyfikator. Ale po czym, Jax? Co ty pierdolisz do mnie? Przecież masz broń założoną. Dalej Tom. Nie rozumiem.
Dobra, mamy tarczę, mamy to. Modyfikatory, specjalizacje, wyznawca. Aha, ja mam wyznawcę. Aha, dobra, możemy sobie w sumie to zostawić. Dajmy sobie tutaj pod szybki... Minus 10 zdrowia? Bez sensu. Powinnam ogólnie sobie mięso chyba usmażyć i takie sprawy zrobić. Chleb to mi nic nie da. Dobra, ustawmy sobie to. Czyli con carne, niech będzie. Lol. Dobra, spróbujmy zawalczyć na arenie. Chcę walczyć. Dobrze. Masz już Pietra? Powinieneś. Sprawdźmy, jak poradzisz sobie tym razem. Zaczynajmy już. Śmieszy ci się gdzieś? Przygotuj się. Zabieram cię na arenę. Coś czuję, że tego pożałuję tego. O, żeż dupsko. Nie no, dobra, powiem tak, nie jest źle. Tylko tak, ja bym sobie zarzuciła może to. I siup. Dobra. Drab jeszcze żyje. Weźmy sobie silnym. Ta dupa blada. I widzę, że on też go ładnie w sumie klepie. Ten tryton się ode mnie w sumie odwalił. Nie wiem, jak bardzo może mnie zranić. Fuck my life, trzeba było uderzać. W sumie ja mogę sobie robić zapis chyba na arenie. Widzę, że nie ma tragedii, powiem wam. Jeszcze jeden cios. Pięknie. I ten uwięziony tryton numer 2. No i pięknie, nawet nie był ten rytuał cały potrzebny. Cudownie po prostu. Widzę, że ten uwięziony tryton wcale nie jest taki... O Jezu. Naprawdę? Widzę, że możemy robić arenę. Może nawet spróbujemy dzisiaj jeszcze czwartej walki. Z tego co wiem, to wyzwań jest 5. No, Rowaka! Takiej walki już więcej nie zobaczymy. Proszę. Poprzedniemu właścicielowi już się to nie przyda. Szkoda, że nie zjawiłeś się u mnie 30 lat temu. Gdybyśmy tak ruszyli we dwóch w tunele. Ach, co by to było za polowanie. Teraz ledwo potrafię utrzymać miecz. Nikt już się mnie nie boi. To upokarzające. Czas dogania każdego. Pogódź się z tym. Nie przebierasz w słowach, co? Lepiej skupmy się na tobie. Wróć, kiedy będziesz skory do następnego wyzwania. W międzyczasie ja zajmę się przygotowaniami. No i cudownie. Widzę, że jeszcze mój rytuał działa. To co, może spróbujemy od razu kolejną walkę? Chcę walczyć. Niestety, jak mówiłem, ciągle nie jesteśmy gotowi do kolejnej walki. Zajrzyj później. A, proszę bardzo, czyli jeszcze muszę poczekać. Szkoda trochę. Dobra, to zróbmy może coś innego. Może byśmy sprawdzili w obozie, czy ma coś do powiedzenia Kaja i tak dalej, i inni towarzysze. Widzę, że Nera stoi przy teleporcie, więc może będzie miała coś dla mnie. Masz coś dla mnie? Jak ci z tym wszystkim? Słuchaj. Zdaj raport. Nie mam powodów, by na ciebie narzekać. Jeśli nie połączymy sił, w momencie, gdy najeźdźcy rozpoczną większy atak, będzie po nas. Dobra, czyli ty jesteś happy. Ja dalej odkładam to zadanie z Zouzą. I nie miejcie mi tego za złe, to zadanie jest po prostu trudne. Szczególnie, że mamy teraz tą audiencję u kleryków i to nic dobrego. Dobra. Spróbujmy jeszcze może porozmawiać z Kają.
W sumie przypomniało mi się, że jeszcze mamy Kroniego i dla niego mogę wykonać zadania. Przy okazji może jeszcze zagadamy sobie do Dexa. Ale wyrosłeś. Często to słyszę, ale jakoś tego nie czuję. Jeszcze parę lat temu byłeś brzdącem, a teraz popatrz, jak dojrzałeś. To znaczy jak? Stałeś się spostrzegawczym i bystrym młodzieńcem. Nic nie ujdzie twojej uwadze. Poza tym intuicja słusznie ci podpowiada, co w życiu się liczy. Nawet w przypadku drobnostek. Czy to dobrze? Jak najbardziej. Super. No to się cieszę. No dobra. To wiecie co? Odstawmy sobie draba. I tak, z Nerą już rozmawiałam. Tutaj jest jeszcze Fox. Masz coś dla mnie? Nie. Dobra. Tutaj jest Gardok, to nie. Tu jest Zouza, to ona też nic nie będzie miała. Jeszcze ewentualnie Kronie i Kaja. Widzę, że oboje powinni tutaj chyba być. Jest Kaja. Ty nic też nie masz, czyli co? Może ruszę sobie z Kronim wreszcie na misję. Jeszcze nigdy z nim w sumie nie szłam tutaj w Eleksie 2. Kroni, weź poczekaj na mnie. To chodźmy. W porządku. Pokaż mi, gdzie wykryłeś technologię Niebian. Przyjąłem. Za mną, dowódco. Trochę się obawiam, ale... Cóż. Inspekcja Karakis. Technologia obcych w pobliżu. Na północ stąd. Dobra. Sprawdźmy to. Co to diaska? Dobra, to co? Spróbujemy. Wróg. Widzę. Agitatorzy obcy. Wygląda na to, że czegoś się strzegą. Okej, okay, podżegacze. Oni potrafią mi niezłe obrażenia zadać, więc to musimy akurat uważać. W sumie najlepiej jest ich... Weźmy go. Mogłabym sobie w sumie rytuał, wiecie, odpalić. Okej, bo on się będzie... No, witam cię. Jeszcze jeden nam został. Hello, my friend. No dobra. Możemy go... Weź się może przewróć, czy coś. I... siup. Jak widzicie, no ja mając aktywne te rytuały, to jakoś sobie radzę. Jeszcze jeden cios, pięknie. Zaleca się natychmiastową ofensywę. Dobrze, Kroni, w porządku. Dobra, pozbieram z nich ten syf, chociaż raczej na brak pieniędzy nie mogę narzekać. Chociaż pewnie nowa zbroja będzie mi sporo kosztowała. Jeżeli słyszycie świnki morskie w tle, to oczywiście nie przejmujcie się, one tak zawsze popiskują. Szczególnie, że Damian robi jedzenie w kuchni. No dobra. Szansa na znalezienie technologii spadła do poziomu bardzo niski. Znaleziony sprzęt stanowi element wyposażenia agitatorów. Brak innych urządzeń. Racja. Ich pancerze wydają się za mocne jak na zwiadowców. Zadaniem tych żołnierzy była prawdopodobnie instalacja nieznanej aparatury. Serio? A to dlaczego? Zaopatrzono ich w mini układy kontrolne zdolne do natychmiastowego działania w każdym środowisku. Przypominają systemy używane przez Albów do infiltracji obcej technologii. Albo podsłuchu, prawda? Na przykład bluzkwy. Właściwa nazwa to chip kontrolny. Rozmieszczają więc te chipy w strategicznych miejscach na naszych ziemiach. Kto wie,
ludzie zdołali je już podrzucić. To wyjaśni, czemu ich ataki są takie skuteczne. Porównałeś ich technologię do technologii Albów. Czy to znaczy, że... Albowie i obcy wykorzystują podobną metodę przesyłu danych. Wreszcie dobra wiadomość, czyli nasz sprzęt może się z nimi połączyć. Kompatybilność danych obu systemów wynosi 85,9%. Warto to zapamiętać. Dostarczyłeś mi cennych informacji. Szukaj dalej, mały. Daj mi znać, jeśli znów na coś trafisz, w porządku? Przyjąłem. Dobra, widziałam jeszcze kątem oka tutaj średni napój eleksowy. I w sumie to moglibyśmy sobie wypić eliksir, jeżeli jakiś mam. Sprawdźmy sobie to. Tylko one będą wyżej chyba. Dobra, zastanawiam się, co by tutaj zrobić. Średni eliksir, punkt atrybutów nam daje. Możemy sobie w coś dać. Ja teraz chciałam rozwijać co? Otwieranie zamków ewentualnie. Tą alchemię. To w inteligencję. Dobra. No to co teraz? W sumie, nie wiem. Dziennik może. Attila na tropie. Tutaj na razie nic nie zrobimy. Ta audiencja u kleryków mi cały czas tutaj wisi. Symbole świata. W sumie to nie powinno być trudne. Tylko, że oni są chyba wszyscy w jednym miejscu. No właśnie. I to może być problem. Ukaż niewiernych. Mamy katów. Oni też są w jednym miejscu. Ewentualnie ten błąd systemu. Coś jest nie tak z komputerem centralnym kleryków. Aha, dobra. Być może ja teraz mogę się tam udać, jak mam Kroniego przy sobie. I na przykład będziemy w stanie coś tam wykminić z tym. Tylko, żebym ja się nie zgubiła. Chodźmy w takim razie tam z Kronim. Jesteś ze mną, no nie? Tak. Dobra. No to biegniemy. Myślę, że to powinno się udać, bo była mowa właśnie o Kronim. Więc spróbujmy. Jeszcze trochę mnie drapie gardło i mogę właśnie mówić przez nos, także... Wykryto zaludniony obszar. Dezaktywacja detektorów wrogów. Dobrze, Kroni. Ufam ci. Spróbujmy pogadać z Kalanem w momencie, gdy mam przy sobie Kroniego. Może teraz to wyjdzie. Uruchamiam proces łączenia. Oczywiście. Super. W takim razie w drogę. Zegar tyka. Za mało informacji. Potrzebna wymiana danych z panelem centralnym kleryków. Jakże by inaczej. Wykorzystajmy nasz czas jak najlepiej. Dowódco, łączenie, łączenie. Zbliża się zagłada. Przyjdź do Kalana. On cię zbawi. O co chodzi? Czy to sztuczna inteligencja rakiety? Zbliża się zagłada. Przyjdź do Kalana. On cię zbawi. Zbliża się zagłada. Przyjdź do Kalana. On cię zbawi. Dobra, wyłącz to, mały. Analiza. Panel centralny kleryków się zapętlił. To słyszę, ale jaki był tego powód? Poza faktem, że to przedwieczna technologia, której powierzono zarządzanie wojskiem kleryków. Uruchamiam protokół analityczny TGRG35C. Proszę czekać. Proszę czekać. Chwila. Ile to zajmie? Brak danych. Wstępna aproksymacja 123 lata, 30 dni. Dobra, zostawmy to. Jakoś ustalimy, co poszło nie tak. Czy możesz chociaż coś zrobić, aby ta puszka przestała nawalać i wydawać maszynom rozkaz do ataku? Potwierdzam. Połączenie między Kalanem i robotami kleryków zlikwidowane. W porządku, a więc nic tu po nas. Przynajmniej na razie.
A nuż problem tkwi w kilku przepalonych obwodach? Kto wie? Chodź, wynośmy się stąd. Przyjąłem. Super. Widzę, że Kroni na razie nic dla mnie nie ma, ale może jakbyśmy skorzystali z jakiegoś łóżka, to by nam się pojawiło kolejne zadanie dla niego. W sumie to bym się nie obraziła. Tylko wręcz przeciwnie. Dobra, tutaj na górze były łóżka. Z tego co pamiętam. Jak najbardziej. Śpi w takim razie do rana. Profilaktycznie możemy 2 dni się przespać. Przekonamy się. Kroni, coś chcesz ode mnie? No. Nic nie chcesz, dobrze. Raczej bardzo niedobrze, bo trochę odłożyłam z nim te questy i boję się, że teraz się... O. Dowódco, znalazłem kolejne chipy kontrolne. Ateris, okolica krateru. Super. Prośba o powtórzenie. Co? Znaleziono chipy kontrolne w Ateris. Niesamowite. Powinniśmy przetestować ich kompatybilność. Czego potrzebujesz, by przejąć kontrolę nad tymi chipami? Wirusa? Specjalnego algorytmu? Jeszcze czegoś innego? Za mało informacji, by przeprowadzić rzetelną analizę. Dlaczego mówisz mi o tym dopiero teraz? Odpowiedź na ostatnie pytanie oparta na wzorcu faktycznym. A jaki stopień pewności pozwoli ci uznać coś za fakt? 80%? 90%? Wartość graniczna zależy od natury pytania. Tak, właśnie o to mi chodziło. Dobra. Poszukajmy tych chipów w Ateris. Przyjąłem. No i lecimy. Kolejna misja z Kronim. Inspekcja Ateris. Chipy kontrolne znajdują się przed nami. Dobrze. Ja pójdę przodem. Możemy znowu trafić na wrogów, więc się przygotuj. Już widzę, że mamy chyba mocniejszych przeciwników. Przynajmniej tak wyglądają. Muszę się skupić. Okej, okay, nie, dalej podżegacze. Myślałam, że... Dobra, widzę, że oni nie są wcale aż tacy trudni. Zakończono. No chodź tu, paskudo. Dobra, Kroni też fajnie ostrzeliwuje. Ja przez przypadek sobie zużyłam potrawkę w ogóle. Wykryto nachylenie terenu. Rozpoczynam analizę gleby. Dobra, lecimy w takim razie z czarem. I co? Co wykazała twoja analiza? Gleba zawiera śladowe ilości stopionej skały oraz złoża eleksu, które wskazują na zderzenie z dużą kometą około od 151,4 do... Dobrze, Kroni, cudownie. Tylko musimy się teraz skupić, wiesz? Dobra, wiecie co? W sumie mogłabym go trochę zestunować. W sumie okej, okay. Jeszcze ty. Wiecie co? W sumie walka z nimi już nie jest taka trudna. Oni mi w ogóle nic nie robią, bo mi się wydaje. Znaczy robią mi coś tam, ale to jest tak małe, że... W sumie to nie czuję. Weźmy go, walnijmy mocniejszym trochę. Jeszcze raz i jeszcze raz. Prawdopodobieństwo przeżycia katastrofalnie niskie. Słucham? Jak to Kroni? Wykryto wrogów. To agitatorzy. Nic dziwnego. No dobra, na spokojnie. Chipy kontrolne namierzone. Kompatybilność bez zmian. Chyba trzeba pomajstrować przy tych gratach. Potwierdzam. Czyli chowają chipy w komputerach i maszynach ze starego świata?
W elektronicznym złomie łatwo ukryć chipy przed istotami pozbawionymi czujników o wysokiej częstotliwości. W takim razie dobrze cię mieć. W porządku. Pokażmy niebianom, że znaleźliśmy ich bluzkwy. Przyjąłem. Aktualnym zadaniem chipów kontrolnych jest jedynie ekstrapolacja. Na pewno możemy je w jakiś sposób wykorzystać, prawda? Potrzeba więcej informacji. Nie wystarczy zdemontować broni, pancerzy i tych wszystkich urządzeń? Chipy kontrolne odpowiadają za znaczną część mocy obliczeniowych obcych. Skuteczność analizy wzrośnie wraz z wielkością próby. Świetnie. Wobec tego zgłoś się, kiedy zlokalizujesz kolejne chipy. Aktywuję czujniki danych. No i dobra. Możemy teraz ich przeszukać. Czy ja mogę coś z tym zrobić? Mogę to, nie wiem, zniszczyć, cokolwiek? Nie. No to nie. Dobra, tutaj jeszcze coś leży, także skorzystamy. Jest też łóżko, więc możemy spróbować iść z Kronim na kolejną misję. Duży napój eleksowy, mamy punkt umiejętności, moi drodzy. Cudownie. Dobra, to wiecie co? Prześpijmy się. Tak też ze dwie nocki. Zobaczymy, czy Kroni się odezwie. Może tak być, że się nie odezwie, a może być tak, że będzie miał coś dla nas. Zobaczymy, bo właśnie nie robiłam z nim zadań wcześniej, więc jest duże prawdopodobieństwo, że teraz będziemy mieli ich wysyp. Dowódco, namierzyłem w Tawarze następny chip kontrolny. To dobra wiadomość. Ciągle brakuje nam kilku odpowiedzi. Do czego dokładnie najeźdźcy planują wykorzystać te chipy? To zwykły podsłuch? Czy coś zupełnie innego? Gotowy do drogi. Czekam na rozkazy. Czy maszyna w ogóle może nie być gotowa do drogi? Czy coś cię czasem zatrzymuje? Nie wiem. Zęby musisz wyszczotkować. Czyszczenie systemów ofensywnych jest wykonywane podczas przeglądu w depozytorium. Pamiętam, mały. Prawdziwy z ciebie picuś glancuś. Analiza. Dobra, zaraz z nim pójdę. Tylko jeszcze sobie weźmiemy rzeczy tutaj z przeciwników. I prawdopodobnie uda nam się właśnie wykonać jeszcze jedno zadanie dla Kroniego dzisiaj. Czyli byśmy mieli w sumie aż 3 plus zadanie główne. Wiecie co? Jak już tu jestem. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. To weźmy sobie, powalczmy z potworami. Widzę, że te rozpływacze to całkiem silne są nawet. Ale wiecie, przydałby mi się w sumie punkty doświadczenia. Dobra, weźmy może jakiś silny. Wow, ty mi nic nie zrobiłaś. Ej, no czemu nie zadziałał mój silny cios? No dobra, nawet nie zauważyłam, ile ekspa mi daje. Ta paskuda. Okej, okay. Całkiem przyjemnie. Gleba zawiera śladowe ilości stopionej skały oraz złoża eleksu, które wskazują na zderzenie z dużą kometą około od 151,4 do 170,3 lat temu. Większy stopień dokładności nieosiągalny. Cudownie, Kroni. Nieważne. Zaprowadź mnie do tych chipów. Uruchamiam protokół nawigacyjny. Cudownie. Inspekcja towaru. Agitatorzy przed nami. Już nawet wiem, gdzie jesteśmy. Rozumiałem. Dajmy im popalić. Przez lata moje wysiłki na rzecz zjednoczenia ludzkości były niweczone. Z żadną frakcją nie łączy mnie trwała więź. Kto wie, jak tym razem się wszystko ułoży.
Wiecie co? Widziałam chyba silniejszego troszeczkę wroga. W stosunku do mojej postaci. A ty się bawisz ze mną, widzę. Dobra. Cudownie, Kroni, to pilnuj. Roślina chili. Dobra. Korzystajmy z tego, że jeszcze mam ten bitewny ten. Dobra. Kto kolejny? Dobra, widzę, że większa ekipa się na mnie rzuciła. Ej, 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 halo! Panowie, idziecie? Wiecie, tacy dwaj podżegacze by mnie wystarczyli w zupełności. Dobra, mamy włączone aż dwa rytuały bólu. Zaraz sobie jeszcze też odpalimy znowu to. O, ale go siekasz! Wykryto kuratorów. U obcych to ranga druga, to najwyższa. No właśnie, jest dwóch kuratorów właśnie i to widać. Przyjdziesz tu? Chodź tu. Rozpoczynam optymalizację systemu. Nie przyjdzie. Analiza środowiska. Dobra no, ryzyk fizyk. Cześć, panie kurator. Jesteś już silniejszy, jeszcze masz kolegę. Ajajaj. Weźmy sobie zupę. O kurwa, ale zginę zaraz. Niedobrze. Ruszajmy może do góry. Oni raczej tu za mną nie wejdą. Dowódco. Jak leci? Wszystko w porządku? Zająłeś się też tymi starymi maszynami? Zlokalizowałem i zlikwidowałem liczne chipy kontrolne w okolicznych maszynach. Spostrzeżenie. Obcy przypuszczalnie usuwają części urządzeń. Powód nieustalony. Serio? Obcy zaczęli zbierać elektrozłom? Przypuszczenie. Zamierzają aktywować starą technologię. Że co? Po co tak rozwinięta rasa miałaby kraść popsute tranzystory i płyty główne? Niewykluczone, że strategia obcych polega na wykorzystaniu starych komponentów do zwiększenia mocy obliczeniowej. Czyli ten wiekowy sprzęt może im pomóc w obliczeniach? To chcesz powiedzieć? Potwierdzam. Przypuszczenie, dawne moduły zostaną użyte do produkcji nowych jednostek. Większa moc obliczeniowa przekłada się na szybsze rezultaty. Nie brzmi to jak element przemyślanego planu inwazji. Raczej jak desperacja. Przyjąłem. Prawdopodobieństwo słuszności domniemania niskie. Zaleca się zgromadzić dokładniejsze dane w celu zwiększenia precyzji. Niech będzie. Daj znać, jeśli znajdziesz coś więcej. Przyjąłem. Dobra, bo my tutaj mamy piekło na ziemi. Ja już nie mam regeneracji. Jeżeli uskoczysz z drogi w odpowiednim momencie, wybuch nie wyrządzi ci szkód. Wow! Nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale okej. Dobra, mamy kuratorów. Ja widzę, że oni będą mi tylko psuć życie. Także ja po prostu chyba sobie pójdę od nich. O, witam, pan Follorn. Okej. O, proszę bardzo, w sumie tutaj jeszcze nas nie było na tych terenach. Ojejku, przecież wy mi nic nie robicie kompletnie. W sumie z tobą też mogę się pobić. Bestia cienia. Ty mi możesz trochę więcej krzywdy chyba wyrządzić. Może byśmy jeszcze sobie odpalili to. I teraz mogę się lać. Kuratorzy to jednak jeszcze, wiecie, takie w miarę trudne sukensyny.
Ale dobra. Chwilowo jest w porządku. Dobra, moi drodzy. Wydaje mi się, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Może nie w tym miejscu, może wrócimy do bastionu. Ale raczej nie będę się biła z tymi kuratorami, bo sami widzieliście, że oni są dosyć twardzi. I ja nie mam też za bardzo jedzenia, ani niczego takiego. Oni są ewidentnie na mnie jeszcze wkurzeni, także... Może po prostu nie będę z nimi zadzierała. Chwilowo. Tylko sobie pójdziemy, nie wiem, tutaj. Pozbieramy to i owo. Może niekoniecznie też wszystko. Tu jest jakiś nowy przeciwnik. Ja bym bardzo chętnie się z nim spróbowała. Już raz mnie to gówno zaatakowało. Okej, jesteś trochę trudny w miarę nawet. Może silny weźmiemy. Wyglądasz naprawdę interesująco. Ale wiecie co? O kurde, ała. Powiem wam, że jeszcze nigdy chyba nie walczyliśmy tak, żeby sobie pochodzić po prostu po mapie i powybijać potwory. I w sumie to odpowiedni moment. Ała. 323 expa w sumie. Miałam powiedzieć, że punkty doświadczenia nie chodzą piechotą, ale chyba jednak chodzą. Dobra, zbierzmy sobie to wszystko. Nawet jakieś eliksiry się teraz przydadzą. Wszyściutko. No i co? Jeszcze tutaj jakieś demony, różne takie sprawy. Jeszcze ciebie bym chciała, pustynny diabeł. Siup. Pięknie. No i dobra. I cudownie. Tutaj w ogóle jakieś podstawowe potworki, jakieś gryzaczki, rozdrażniony gryzak. Jest ich 5. Czy ja znalazłam jakąś questa teraz? Chyba tak. Niech będzie. Gdzie jesteś? Nie widzę. Chyba na górze. Cześć, witam cię serdecznie i do widzenia. I tu jest jeszcze jeden. I tu jest ostatni. Nie ma to jak wykonać jakieś zadanie i nawet go... Zepsuta pułapka. I nawet nie wiedzieć o nim nic. Fajnie. No dobrze. To co? Myślę, że zaraz wrócimy do bastionu. Już nie będę się raczej tutaj kręcić po okolicy. W sumie. Jeszcze jakieś tam drobnostki. Sobie zbierzemy. Może nawet z tych gryzaków, bo wiecie, nie po to się uczyłam wydobywania ze zwierząt rzeczy, żeby teraz tego nie zbierać. Okej, te są zebrane. Tu jest ostatni. Kurde, dobrze mi się gra, ale też nie mogę przemęczać głosu, bo jednak po chorobie to tak niedobrze jest tak robić. Okej, my jesteśmy oczywiście tutaj przy tej tamie, tam już coś lata, jakieś gówno. Dobra. Wróćmy więc do bastionu i tam zakończymy. Moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał, a my w kolejnym myślę, że dalej będziemy ciągnęli zadania z Kronim U4. O ile będzie miał dla mnie kolejne, ale myślę, że tak. A jak nie, no to coś tam wykombinujemy sobie. Może pozwiedzamy trochę mapę. Cóż, trzymajcie się i cześć!